Andrzej Mroczek, były policjant, dzisiaj kolegium Civitas. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dlaczego dwóch policjantów dało się w ten weekend tak prosto postrzelić? To jest po prostu łańcuch błędów, który pojawił się od momentu, kiedy policjanci podjęli interwencję związaną z zatrzymaniem mężczyzny poszukiwanym listem gończym. Ofiary, czyli mówię tutaj o policjantach, którzy zostali postrzeleni, nie byli policjantami, którzy bezpośrednio zatrzymywali tegoż mężczyznę. Oni później w końcowym etapie przewozili tylko z jednego miejsca do drugiego, czyli do policyjnej izby zatrzymań wcześniej zatrzymanego przez inną załogę mężczyznę. I w mojej ocenie ten pierwszy błąd to był taki, że ci, którzy zatrzymywali bezpośrednio, policjanci, którzy zatrzymywali bezpośrednio poszukiwanego, nie dopełnili podstawowej zasady, obowiązku, a mianowicie przeszukania tegoż mężczyzny w trakcie zatrzymania, i tym samym, kiedy został przewieziony do innej komendy, innego komisariatu, i później polecenie dostali policjanci, którzy albo zaufali temu, co wcześniej robili policjanci w stosunku do tego zatrzymanego, czyli dali wiarę, że był wcześniej przeszukiwany, i podobnie zrobili, czyli wsadzili do radiowozu nieoznakowanego mężczyznę, który był skuty przede wszystkim z przodu. Nie wiemy, czy to były kajdanki jednorazowe, czyli plastikowe, czy to były kajdanki metalowe. Pamiętajmy, że radiowóz nieoznakowany nie ma takich przegród jak radiowozy oznakowane, czyli takiej osłony, plexi, uniemożliwiającej no chociażby właśnie atak osoby będącej z tyłu na policjantów, którzy są z przodu. Ale jak nie podlegając dyskusji, tutaj przede wszystkim ci policjanci, a oni byli bardzo, są z dużym doświadczeniem, naprawdę jestem bardzo zdziwiony, złamali zasady z kolei konwojowania, a mianowicie przy tego typu sytuacji jeden z policjantów powinien być kierowcą, a drugi powinien asekurować i siedzieć z tyłu obok tego zatrzymanego. Ale z czego to wynika? Proszę powiedzieć, z czego to wynika, bo jedna rzecz to jest kajdanki spięte z przodu, druga rzecz to jest brak przeszukania przez tą drugą załogę. Ja nie wiem, jakie są procedury i poproszę pana, żeby pan to wyjaśnił. Z czego wynika taka, nie chcę powiedzieć niekompetencja, ale ignorowanie zasad, jak pan mówi, przez policjantów? Jeżeli mowa o tych funkcjonariuszach, którzy zostali postrzeleni, być może doszło do, zagubili się w swojej rutynie, czyli podeszli do tego w sposób taki szablonowy i no, nie ukrywajmy, w bardzo sposób nieodpowiedzialny. Ci policjanci, którzy bezpośrednio zatrzymywali tegoż mężczyznę, oni tutaj tak naprawdę ponoszą główną odpowiedzialność, ale to nie zwalnia z kolei tych policjantów, którzy na końcu konwojowali, od tego, że popełnili błędy polegające na tym, że zaufali, że ten mężczyzna mógł być przeszukany, powinni to zrobić sami, a byli to doświadczeni policjanci, nie powinni go pozostawiać samego z tyłu w radiowozie nieoznakowanym, powinien być asekurowany, i niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. W sposób bardzo dynamiczny mężczyzna postrzelił jednego policjanta w skroń. Najprawdopodobniej ten postrzelony w skroń to jest kierowca tego radiowozu, a drugiego w okolice ucha, ale w głowę. Tych policyjnych wpadek lub złych zachowań było ostatnio naprawdę sporo i ja zastanawiam się, dlaczego polska policja z większą gorliwością bije kobiety na protestach niż szuka zamarzającej czternastolatki.
Muszę powiedzieć tak, jest mi to wszystko bardzo ciężko oceniać z perspektywy takiej, że przez wiele lat byłem funkcjonariuszem policji, mierzyłem się z niejedną sytuacją, również uczyłem się na własnych błędach, dochodziło do różnych sytuacji, jednak ostatnie lata rzeczywiście pokazują, że policja jest w głębokiej zapaści. Są sytuacje, gdzie policjanci odnoszą sukcesy. Są to jakieś takie spektakularne zatrzymania, wykrycia różnego rodzaju spraw, ale niestety wszystko to jest przyćmione przez, natychmiast tak naprawdę, przyćmione przez różnego rodzaju sytuacje, które pojawiają się. A społeczeństwo i wszyscy my postrzegamy policję właśnie przez pryzmat tej nieudolności, tego braku, tej braku kompetencji, jak również tego, że policjanci sami stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa, dla życia i zdrowia innych obywateli, tak jak chociażby w przypadku tej dziewczynki z Andrychowa, gdzie to w mojej ocenie zostały popełnione bardzo poważne błędy w momencie przyjęcia informacji, czyli błędy dyżurnego, który przede wszystkim nieodpowiednio zakwalifikował poziom zaginięcia osoby. Niezrozumiałe dla mnie jest, z tych informacji pojawia się, że zakwalifikował to do poziomu czwartego, który jest zupełnie dotyczy innych sytuacji, natomiast powinien być zakwalifikowane to zaginięcie do poziomu pierwszego, gdzie było bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Te informacje, które przekazywał ojciec dziecka, jednoznacznie wskazywały na to, że sytuacja jest bardzo poważna. To dlaczego policjant tego nie zrobił? Rutyna, nie chciało mu się, odpuścił, zignorował? Może brakuje doświadczenia, bo tutaj różne czynniki mogły zagrać. W każdym razie ten poziom pierwszy, zgodnie z zarządzeniem komendanta z 2018 roku, jednoznacznie mówi, że policjanci powinni podjąć natychmiastowe, nie niezwłoczne, tylko natychmiastowe czynności z wykorzystaniem znacznych sił i środków. Czym są te znaczne siły i środki? To znaczy, że powinny być wykorzystane natychmiast, tak jak jest napisane, natychmiast zasoby, te, które są w posiadaniu danego komisariatu czy też komendy, jak również dyżurny powinien poprosić o wsparcie inne jednostki, powiadomić komendę wojewódzką policji, a przede wszystkim nawet telefonicznie przekazać taką informację do dyżurnego Wydziału Techniki Operacyjnej o natychmiastową lokalizację telefonu zaginionego dziecka, a dokumenty, bo tutaj oczywiście każda tego typu czynność powinna być podparta dokumentami, ale nie oszukujmy się, nie raz to robiłem w swojej karierze zawodowej, czyli na telefon, a dokumenty były za chwileczkę dosyłane, czyli ta prośba o lokalizację numeru telefonu, tam gdzie się loguje osoba, która nas jest w naszym zainteresowaniu. I te czynności powinny być prowadzone równolegle. Tutaj nie ma żadnej podstawy do dalszych czynności przez policję, skutkujące tym, że dopiero zostanie przyjęte zawiadomienie o zaginięciu, tak jak to miało miejsce. To jest dla mnie niezrozumiałe. Te czynności policyjne powinny być prowadzone równolegle, czyli dyżurny powinien, tak jak wspomniałem, zwrócić się o lokalizację logowania się telefonu dziecka, wszcząć alarm w jednostce, prześledzić trasę, o której mówił ojciec, a inną sprawą jest to, że inny funkcjonariusz przyjmował zawiadomienie. Czyli te czynności powinny być koherentne. To nie ma tak, że w tego typu sytuacji, gdzie jest zagrożenie zdrowia i życia dziecka, ale również innej osoby, policjanci sobie dają taką możliwość swobody działania. To określa wspomniane przeze mnie zarządzenie komendanta głównego z 2018 roku, wszystko, które...
Wszystko jasne, pełna zgoda. Tylko ja muszę tutaj panu przerwać, bo mam wrażenie, że trochę poruszamy się na pewnym poziomie akademizmu, jakbyśmy siedzieli w szkole policyjnej w Szczytnie. Ale tutaj Andrychów to jest 20-tysięczna miejscowość, gdzie pracują policjanci, pewnie tak jak sam pan powiedział, niekoniecznie z doświadczeniem. Czy to nie jest trochę tak, że może oni się z tego typu sprawą nie spotkali, że wszystkie inne sprawy były dość błahe, że tutaj zabrakło trochę tej czujności, że my trochę tak rozmawiamy w takiej bańce, a życie jednak na komendzie w Andrychowie troszkę inaczej wygląda. Nie chciałbym tutaj umniejszać pracy, którą wykonują policjanci w Andrychowie, ale na pewno jest to znacznie inny charakter i znacznie inny poziom w stosunku do dużych miast. W każdym razie no, nie podlega dyskusji, że dyżurny, tutaj przede wszystkim dyżurny, popełnił zasadnicze błędy. Zabrakło mu wyobraźni, przede wszystkim odpowiedniej analizy informacji, którą otrzymał od ojca. No i niestety ten czynnik ludzki zawiódł, który no, skutkował tym, że na czas nie została udzielona pomoc dziewczynce. To co zrobić, żeby ten czynnik ludzki nie zawodził? Czy policję, dochodzimy tu do ogólnego pytania, trzeba jakoś naprawić, zreformować? Jeśli tak, to jak? Tyle lat pracy mojej policyjnej, jak również obserwacji tego, co się dzieje w tej chwili i informacji, które też przekazują mi koledzy, którzy czynnie jeszcze są w służbie, starsi, młodsi, no jednoznacznie wskazuje, że wewnątrz panuje bałagan, panuje chaos. Tu jest potrzebny przede wszystkim w pierwszej kolejności audyt i to audyt na takim bardzo wysokim poziomie, równoległy, gdzie powinien być powołana do tego zespół, który powinien objąć Komendę Główną Policji, Komendę Wojewódzkie Policji, jak również niższego szczebla. Policjanci są przede wszystkim zawaleni robotą papierkową. To się nie zmieniło tak naprawdę od tych 30 lat, kiedy policja istnieje, no 33 lat. Policja przeszła tylko i wyłącznie takie, ja to nazywam lifting. Lifting polegający na tym, że zmieniono mundury, zmieniono logo, zmieniono wygląd radiowozów, ale jak się przyjrzymy na takie poszczególne problemy, z którymi borykają się na co dzień policjanci, no chociażby właśnie stan techniczny tychże radiowozów, one pięknie wyglądają wizualnie, kiedy jadą ulicą, ale jak przyjrzymy się, to tak, albo nie mają opon zimowych, albo części są, brakuje części do tych samochodów. Brakuje innych rzeczy w takiej codziennej pracy policjantów. To z kolei narasta, pewnego rodzaju taka frustracja w tych policjantach, brak takiej chęci tej misji, którą się kierowali i przede wszystkim osłabia morale. No tutaj nie oszukujmy, też ryba psuje się od głowy. No jeżeli policjanci widzą, że bezkarni są ich przełożeni, to nie u niektórych po prostu uruchamia się podobny rodzaj postrzegania otaczającej rzeczywistości. No skoro moi przełożeni wysokiego szczebla nie ponoszą żadnej kary za bardzo poważne no, przestępstwa, to przecież mi nic się nie stanie. Także to. No i to przede wszystkim też ta kwestia upolitycznienia, tak? Bo ja dokładnie pamiętam, to nie było tak, że policja zawsze była wolna od tych wpływów politycznych. Jednak ci komendanci, których zresztą znałem bezpośrednio od wysokiego szczebla, mieli kręgosłup. Oni powiedzieli, nieraz mówili nie. To jest moje podwórko, z całym szacunkiem panie ministrze, z całym szacunkiem panie pośle, ja wiem, ja polegam na swoich funkcjonariuszach,
Ale ten kręgosłup z czasem, a tutaj przede wszystkim ja mówię o tych ostatnich 8 latach, no stopniowo został łamany. A to możemy Kiedy mówię powiedzieć, o... że dzisiejsza polska policja jest policją choć po trosze polityczną? Nie chciałbym tak głęboko, dlatego że to jest krzywdzące dla naprawdę wielu policjantów, którzy wykonują ciężką pracę codzienną, ale nie oszukujmy się, wielu z policjantów z kolei odeszło, bo byli sfrustrowani tym, że no chociażby na przykład z pionu kryminalnego policjanci są kierowani do zabezpieczenia czy miesięcznic smoleńskich, czy pilnowania domu Stania. No przychodzi policjant kryminalny na służbę zamiast zająć się pracą operacyjną, mającą na celu rozpoznanie zagrożeń, wykrywanie przestępstw, zatrzymywanie poszukiwanych osób czy sprawców podejrzanych o popełnienie pewnego rodzaju czynów zabronionych, a on dostaje dyspozycję, że jego służba będzie polegała na tym, że będzie stał w bliskiej okolicy domu na warszawskim Żoliborzu i będzie patrolował po cywilnemu okoliczne ulice, oczywiście w ramach tego, żeby się dalej nie oddalać. Także frustracja wśród tych policjantów była duża, bardzo duża część tych policjantów odeszła już ze służby, powstała bardzo duża z kolei taka zapaść kadrowa. Rozmawiałem z niejednym policjantem młodym i on takim który ma 2 lata, 3 lata służby, no on siebie uważał za bardzo doświadczonego policjanta, zapomniał o tym, że do 3 lat to policjant jest w służbie przygotowawczej, czyli tak naprawdę nie jest pełnoprawnym policjantem, ale tacy policjanci, takim policjantom nawet są powierzane różnego rodzaju stanowiska kierownicze. To jest bardzo małe doświadczenie. No zobaczmy również, co się działo przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o tryb szkolenia, przygotowywania policjantów do tej pracy na ulicy. No to zakrawa naprawdę na kpinę, jeżeli chodzi o wyszkolenie policjantów do działania w różnych sytuacjach. Czyli policja jest w zapaści, potrzebuje przede wszystkim przewietrzenia, zmian wewnątrz, uschematyzowania nowoczesnego podejścia do zarządzania. Ja to doskonale rozumiem, że policja jest tą formacją zhierarchizowaną, jeżeli chodzi o dowodzenie, to dowodzenie pionowe. Ponieważ jest zmilitaryzowana, to jest to jeden z najlepszych rozwiązań. Jednak powinna przejść tą wewnętrzną reorganizację. A przede wszystkim też należy no niestety spojrzeć na to, że około 40% funkcjonariuszy zatrudnionych w policji tak naprawdę, jak inni policjanci mówią, pracuje przy policji. Czyli tak naprawdę nie ma nic związanego z tym, co wykonują policjanci liniowi. Czyli około 40% policjantów zajmuje się kwestiami administracyjnymi, logistycznymi, gdzie wśród tych zadań tych logistycznych, administracyjnych, naprawdę mogliby to wykonywać cywile. Czyli część z tych funkcjonariuszy, którzy teraz tym się zajmują, powinna być rzucona do działań, do pionów dochodzeniowo-śledczych, prewencyjnych, czyli na ulicę i do pionów kryminalnych. A jak to, słychać, żeby zrobić, potrzebny jest audyt. Jak słychać, dość długa droga przed nami. Pan mówi o audycie i mówił pan nam właśnie o problemach polskiej policji, która wymaga reformy. Andrzej Mroczek, były policjant, dziś Kolegium Civitas gościł w wirtualnej Polsce. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.